Szanowni mili widzowie, w dzisiejszym odcinku chciałem Państwu pokazać oczywiście schabówki, parowóz osobowy OK-32. Parowóz ten obsługiwał trasę Kraków-Zakopane. Został wyprodukowany w zakładach Cegielskiego w Poznaniu. Był przeznaczony do tras górskich. Powiem Państwu, że ten parowóz chyba jeszcze niedawno był na chodzie lub niedawno był odparany, bo jeszcze czuć z niego specyficzny zapach sadzy. Piękne, proszę zobaczyć. Tędrzak. No cudo. Prawdziwe cudo konstrukcyjne. OKZ-32. A tuż obok stoi TY-2. Czyli parowóz towarowy, prawda? Też piękne. Proszę zobaczyć. No wszystko, mili Państwo, jest w chabówce. W tym roku nie jeżdżą pociągi specjalne z chabówki ze względu na sytuację PKP Cargo. Ale miejmy nadzieję, że ta sytuacja się unormuje i pociągi znowu wrócą na szlak, żeby wozić turystów. Mało, malutko już zostało parowozów, ale proszę zobaczyć, jak cenne są to eksponaty. Serdecznie zapraszam do skansenu kolejowego w chabówce, jak i oczywiście na mój kanał Patataj.